Krzem zdobyta krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Coś ty dla niej. Wdzięczne dziecię. Coś jej winien. Oddać życie. Na podstawie artykułu 134 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku i artykułu 76 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w związku z artykułem 1 o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym, na niżej wymieniony kombatant na wniosek ministra obrony narodowej mianowany zostaje na stopień podporucznika. Kapłan niepodlegający obowiązkowi służby wojskowej Staszczuk Józef, syn Grzegorza. Postanowienie podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Proszę o wystąpienie mianowanego. Proszę. Gratuluję panie poruczniku. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gratuluję. 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość. Jak już wielokrotnie było to powiedziane, blisko 100 lat temu Polacy stali się wolnym narodem. Ale warto pamiętać, że Biała Podlaska musiała jeszcze trochę poczekać na tą wolność, bo odzyskaliśmy ją w Sylwestra 1918 roku. I wydawało się, że już jest to kraj wolny, który może się rozwijać i wzbijać ku tej niepodległości, ale jak wszyscy pamiętamy z historii, było to jedynie 20 lat. Później była kolejna wojna, później byliśmy pod butem sowieckim, aż w końcu pod koniec XX wieku dopiero uzyskaliśmy pełną niepodległość. I myślę, że warto pamiętać w tym momencie o tym, co powiedział ksiądz dziekan w trakcie tak przepięknego kazania. O tym, jak ważne jest to, abyśmy mówili o naszej historii dla naszej młodzieży. Pięknie było powiedziane przypomnienie o grobie nieznanego żołnierza. Skąd ten grób się wziął? Jakie ofiary musiały się złożyć, żeby tak pięknie, symbolicznie uhonorować wszystkich ludzi, którzy jako Polacy walczyli o niepodległość naszego kraju. I myślę, że to jest zadanie dla nas wszystkich, dla parlamentarzystów, dla radnych, dla samorządowców, nas, którzy mamy szkoły w swoich gminach, w swoich miastach i powinniśmy pamiętać o tym, żeby mówić to młodzieży, dlaczego jestem Polakiem, skąd to się wzięło, co to za święto. Pomimo to, że
Thank you.